No i mamy mecz międzynarodowy pomiędzy Czechami i Polakami. Bardzo wyrównany zresztą mecz. Czwarta kwarta, 46-42 dla Bieliczki. Opawa się nie da. Opawa to właściwie dzisiaj na tym turnieju drużyna Silesia, która jest złożona z zawodników z Opawy i z Krunowa. Jeden team. No i czterema punktami. Pada! A w czego teraz żyli? Proszę! Pada! Zaliczone. Tak chłopcy grają z Wieliczki, rocznik 98. Co się dzieje po przeciwnej stronie? Tutaj jest wysoki wynik, 63-22 dla Żyrardowa. Nie, dla Żyrardowa. No bo to jest ten... Panie Spysku, może ktoś trener kadry, bo jest pan Mazowieckiego, by się tak powiedział. Trener kadry? Którego rocznika? 9-8. Już macie 9-8? Nie. My jeszcze nawet 9-7 nie mamy. No chwilę, teraz był nabór. Bo to jest właśnie teraz dla GOSM, tak? Tutaj, nie, Żyrardu. Będą zmiany. Ta wysoka dziewczyna teraz wyjdzie na parkiet. 38 sekund do zakończenia, 65-22 dla trójki Żyrardów. Jest to ich dzisiejsze drugie zwycięstwo. Zostajmy tutaj do końca z dziewczynami. Jest. 67-22. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Wygrywa trójka Żyrardów, 67-22. Gratulujemy. To na razie tyle. To jest smutku.